Przyszła w końcu pora na to, żeby zobaczyć, jak auto X-Scan RS 820 Pro radzi sobie z Fordami. No, wypróbujemy na moim Transicie. Zobaczymy. Więc tak, wybierzmy sobie Europa. Europejski Ford. To, co wspomniałem przy Citroenie, niestety, ale bardzo długo myśli, dlatego weźmiemy tryb ręczny. Jedynie o co chodzi tutaj z ASIC 1 i ASIC 2. Nie wiem, co to za haszowanie, ale szczerze powiedziawszy, do niczego nie jest potrzebne. Informacje odczytane prawidłowo, oprócz tego, że nie odczytuje winu. I rok modelowy odczytuję jako 2001, pomimo tego, że to jest auto poliftowe, co widać po zegarach. No dobrze. Jeżeli chodzi o moduły, bawiłem się już troszeczkę i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że na przykład w module ABS, no wiadomo, tutaj nie pokażę kodów, więc nawet nie ma sensu, żebym się łączył z tym akurat, ale parametry bieżące są nawet pokazywane i o dziwo mają jakieś pokrycie w rzeczywistości, co nie jest takie oczywiste przy tych wszystkich chińskich sprzętach. Zresztą większość tych chińskich testerów niestety, ale nie udostępnia nawet takich opcji. Także tutaj jest jak najbardziej na plus. Nawet mamy możliwość testów podzespołów. No, fajnie akurat. W funkcjach specjalnych jest możliwość odpowietrzenia, ale tego nie będziemy nawet ruszać. CSM, powiem tak, to jest odpowiednik GEMu. Różne dziwne rzeczy potrafią pokazywać testery diagnostyczne, jeżeli chodzi o ten moduł. Praktycznie większość urządzeń głupieje. I tu mamy to samo. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W tym aucie na pewno to jest akurat sprawne. Nie chcę mi się iść po IDS-a, żeby sprawdzać to i udowadniać, ale wierzcie jedno słowo, że po prostu tutaj takie błędy są. Nie wiem, czy to jest jakieś głęboko zapamiętanie, więc skąd on sobie to bierze, ale w każdym razie takich błędów nie odnajduje IDS ani WDS. Dane rzeczywiste też są pokazywane całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o Webasto, no wiadomo, trzeba by było je odpalić. Wtedy by można przystąpić do diagnostyki. Parktroników nie ma, zawieszenia pneumatycznego nie ma. Poduszki powietrzne oczywiście działa. Bez najmniejszego problemu się łączy. Odczyt kodów i brak usterek. Nawet nie ma żadnych kontrolek. Pompa FIP całkiem sprawnie diagnozowalna, jeżeli chodzi o diagnostykę zespołów wskaźników, też wszystko działa jak najbardziej. No, widać, proszę, tryb diagnostyczny, brak błędów.
podstawowe dane na żywo też są pokazywane, chociaż nie są to wszystkie parametry, które pokazuje na przykład IDS albo Forscan. No, jak widać, przebieg drogomierza jest delikatnie inny od tego przebiegu na liczniku. No, jest to jakiś tam współczynnik wychylenia. Napięcie ładowania. Nawet zbieżne. Jeszcze moduł sterujący silnikiem. Tak jak powinien się z kolei na TDC i Q. Nie było problemu też z odczytami kodów tryskiwaczy i zapisu. Także robi to. Powiem, że jestem zaskoczony nawet jak szybko i na plus jest na pewno to, że odczytuje dokładnie kody wtryskiwaczy, bo niektóre urządzenia przy próbie odczytu wywalają błędy i wszystkie znaki FFFF albo 0000. A tutaj akurat nie ma najmniejszych problemów. Ciekawe, czy będzie... Nie, nie ma błędu. Danych na żywo mamy sporo parametrów, z tego co pamiętam. Jest sporo PID-ów, także raczej te potrzebne parametry bez problemu są do odczytania. Fajnie, bo zaskakująco dużo parametrów pokazuje naraz i odczyt jest całkiem płynny. Próbkowanie dosyć wysoką częstotliwość ma. Nie jest źle. Jak za te pieniądze, jak najbardziej może być. Inaczej by się sprawa miała, gdybym kupił ten produkt w tej cenie referencyjnej, tam prawie 3000 zł. Wtedy by było lekki niesmak by był, powiedzmy. Ale w tym przypadku całkiem fajnie to się sprawuje. Tak, jestem pewny, że chcę wyjść. No więc przejdziemy do innych testów na innym króliczku doświadczalnym. Tymczasem trzymajcie się i oczekujcie na dalsze filmy. Cześć!